Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polski. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem skarżącej oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniu 23 czerwca 2015 roku skargi konstytucyjnej spółki UPC Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o zbadanie zgodności artykułu 79 ustęp 1 punkt 3 litera b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim nakłada obowiązek zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich z artykułem 64 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 32 ustęp 1 i 2 oraz w związku z artykułem 2 i w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji orzeka. Artykuł 79 ustęp 1 punkt 3 litera b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej, w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z artykułem 64 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 w związku z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia, na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Piotr Tuleja. Dziękuję bardzo. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając niniejszą sprawę, wziął pod uwagę stanowiska wszystkich uczestników postępowania. Zapoznał się też z nadesłanymi stanowiskami 8 związków reprezentowanych twórców oraz stanowiskiem Związku Filmowców Polskich. Te ostatnie stanowiska i przedstawiona w nich argumentacja pokrywają się w części z argumentacją uczestników postępowania oraz argumentacją podnoszoną w doktrynie rzecznictwie znaną Trybunałowi Konstytucyjnemu z urzędu. W świetle stanowisk zajętych przez uczestników postępowania należy przede wszystkim w sposób jednoznaczny sformułować problem konstytucyjny, jaki występuje w niniejszej sprawie. Problem ten polega na tym, że chodzi o dopuszczalny zakres ochrony majątkowych praw autorskich w sytuacji, gdy ich naruszenie polega na bezprawnym zawinionym działaniu osoby. Z jednej strony mamy więc wynikający z artykułu 64 ust. 1 i 2 Konstytucji adresowany do ustawodawcy nakaz zapewnienia należytej ochrony tych praw. Z drugiej strony mamy zakaz nadmiernej ingerencji w prawa majątkowe osoby naruszającej. Zasady te nie są równoważne ze względu na specyfikę autorskich praw majątkowych. Dopuszczalna jest ich szczególna ochrona w stosunku do innych praw majątkowych. Z drugiej strony dopuszczalne jest ingerowanie w sytuację prawną naruszającego te prawa. Bezprawne i zawinione naruszenie autorskich praw majątkowych uzasadnia taką ingerencję. Ingerencja ta nie może być jednak nieograniczona. Nie może być w związku z tym nieuzasadniona. Problem konstytucyjny sprowadza się więc do pytania o granice ingerencji w prawa majątkowe naruszyciela. Granice tej ingerencji są wyznaczone przez nakaz równej ochrony praw majątkowych wynikający z artykułu 64 ust. 1 i 2 oraz zasadę proporcjonalności. Rozstrzygnięcie konstytucyjnej kolizji zasad w oparciu o zasadę proporcjonalności z artykułu 31 ust. 3 wymaga w tej sprawie odwołania się również do wyrażonej w artykule 2 zasady sprawiedliwości społecznej. Ustalając relacje, proporcje kolidujących zasad konstytucyjnych, należy brać pod uwagę przede wszystkim tak zwane zasady systemowe prawa cywilnego, które znajdują
swoją podstawę w zasadzie sprawiedliwości społecznej. Odwołanie się do tych zasad pozwala wskazać kryteria dopuszczalnej i niedopuszczalnej ingerencji w prawa majątkowe naruszyciela. Regulacje zawarte w artykule 79 prawa autorskiego stanowią przejaw realizowanej przez ustawodawcę ochrony autorskich praw majątkowych. Zgodnie z artykułem 17 prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe obejmują prawo do korzystania z utworu, prawo do rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz prawo do wynagradzania za korzystanie z utworu. Część przedstawicieli doktryny prawa autorskiego wskazuje, że pozycja twórcy jest zbliżona do pozycji właściciela rzeczy. Wskazują na to atrybuty twórców, takie jak możliwość korzystania przez niego z utworu z wyłączeniem innych osób, możliwość upoważnienia innych osób do takiego korzystania, czy możliwość dokonywania czynności rozporządzających prawem do korzystania z utworu. Z kolei wskazane w artykule 17 prawa autorskiego prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu stanowi pochodną prawa rozporządzania utworem. Równolegle jednak autorskie prawa majątkowe cechuje pewna specyfika, która sprawia, że pozycja uprawnionego z tytułu tych praw nie jest identyczna z pozycją właściciela rzeczy. Wśród tych specyficznych cech autorskich praw majątkowych wymienia się ich niepowtarzalność, dostęp do nich nieograniczonej liczby osób czy nieskończoność powielania. Z punktu widzenia regulacji konstytucyjnej autorskie prawa majątkowe podlegają wzmocnionej ochronie. W doktrynie wskazuje się, że źródłem tej ochrony są przede wszystkim artykuł 64 ustęp 1 i 2 Konstytucji, ale również przepisy Konstytucji, które nie były przywoływane podczas dzisiejszej rozprawy. Chodzi tutaj o artykuł 73 Konstytucji i artykuł 6 Konstytucji. W doktrynie prawa konstytucyjnego wskazuje się, że we współczesnych czasach nie można ignorować bliskich związków działalności twórczej zarówno ze swobodą działalności gospodarczej, jak i prawem własności. Jest to o tyle istotne, że artykuł 73 odnoszący się do praw twórców niemal zupełnie pomija tę kwestię. W prawie autorskim wprowadzono szereg rozwiązań mających służyć ochronie uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych. Zakwestionowane przez skarżącą roszczenie o zapłatę trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, zostało przez ustawodawcę ukształtowane jako jeden ze sposobów naprawienia szkody, jaką poniósł uprawniony w związku z zawinionym naruszeniem autorskich praw majątkowych. Nie jest to jedyny sposób naprawienia szkody, jaki prawodawca przewidział w artykule 79 prawa autorskiego. Uprawniony może bowiem dochodzić stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych bądź żądać naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosowanego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Roszczenie o zapłatę dwukrotności przedmiotowego wynagrodzenia w przeciwieństwie do kwestionowanego przez skarżącą roszczenia nie jest uzależnione od wykazania winy podmiotu, który dopuścił się naruszenia. Obok żądania naprawienia wyrządzonej szkody ustawodawca przewidział także szereg dalszych roszczeń, to jest roszczenie o zaniechanie naruszenia, roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści. Zgodnie z artykułem 79 ust. 2 prawa autorskiego, niezależnie od wymienionych powyżej roszczeń, uprawniony może również domagać się jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie w sposób i w zakresie określony przez sąd, jak również zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe odpowiedniej sumy pieniężnej nie niższej niż dwukrotność wysokości uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, chociażby na cudzy rachunek. W świetle artykułu 79 ust. 4 prawa autorskiego sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezpodstawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytwarzania. W szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Przedmiotową regulację ustawodawca uzupełnił domniemaniem, iż środki i materiały, o których mowa w artykule 79 ust. 4 prawa autorskiego, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe. Z punktu widzenia podmiotu, który dopuścił się naruszenia, pewne znaczenie może mieć artykuł 79 ust. 3 prawa autorskiego umożliwiający mu złożenie wniosku o nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. Do skutecznego
złożenia takiego wniosku niezbędna jest zgoda uprawnionego. Z przywołanymi regulacjami koresponduje artykuł 80 prawa autorskiego umożliwiający skierowanie do sądu wniosku o zabezpieczenie dowodów oraz zabezpieczenie związanych z nim roszczeń lub o wystąpienie z tak zwanymi roszczeniami informacyjnymi. Dopełnienie ochrony, jaką prawodawca wprowadził dla twórców na gruncie prawa autorskiego, zawiera rozdział 14 kształtujący zasady odpowiedzialności karnej, o których była mowa na rozprawie. Kwestionowane rozwiązanie wpisuje się w ten zamysł ustawodawcy, by twórców objąć szczególną ochroną. Jego ratio legis polega na tym, że obowiązek ochrony uprawnionego w razie bezprawnego naruszenia jego autorskich praw majątkowych powinien zapewnić ustawodawca. Specyfika autorskich praw majątkowych również uzasadnia tego typu konstrukcje. Są one niepowtarzalne, jednocześnie wszechobecne. Podlegają też zwykle możliwości nieskończonego powielania i nie mogą być niczyje, a zatem nie podlegają zawłaszczeniu. Zarysowana powyżej specyfika przekłada się na potencjalną łatwość w ich naruszaniu i utrudnia w praktyce dochodzenie odszkodowania. Ustawodawca wydaje się też wychodzić z założenia o słabszej pozycji twórcy względem naruszyciela jego praw. Pierwotnie zapłata trzykrotnej opłaty licencyjnej miała być alternatywą dla zapłaty odszkodowania. Po nowelizacji z 2007 roku roszczenie stało się jedną z form odszkodowania. U podstaw wprowadzenia przez ustawodawcę roszczenia odszkodowawczego leży obowiązek zapewnienia ochrony praw autorskich majątkowych przed ich naruszeniem. Innymi słowy, skoro dany podmiot działa w sposób bezprawny, wywołując szkodę u uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych, to prawodawca jest legitymowany do takiego ukształtowania sytuacji prawnej naruszyciela, w której dojdzie do ingerencji w sferę przysługujących mu wolności majątkowych. Tak zdaje się zakładać ustawodawca. Ingerencja państwa w sferę wolności majątkowej osoby dopuszczającej się naruszenia praw autorskich jest uzasadniona przede wszystkim bezprawnym działaniem tej osoby. Z punktu widzenia gwarancji wynikających z artykułu 64 ust. 2 Konstytucji na ustawodawcy ciąży obowiązek zapewnienia uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych ochrony przed naruszeniami tych praw ze strony osób trzecich. Wprowadzenie do katalogu roszczeń odszkodowawczych ujętych w artykule 79 prawa autorskiego roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody przez zapłatę trzykrotności stosownego wynagrodzenia niewątpliwie sprzyja realizacji tego celu ustawodawczego. Analiza materiałów legislacyjnych pokazuje, że kształtując to roszczenie, ustawodawca opiera się na założeniu, że twórcy często są pozbawieni dostatecznych środków finansowych i fachowej obsługi prawnej, a ich pozycja w sporach o naruszenie praw autorskich jest ex definitione słabsza. Ustawodawca kierował się też specyfiką praw autorskich, o których była tutaj mowa. Przedmiotem kontroli Trybunału jest jedna z tych licznych form, jaką jest zryczałtowana odpowiedzialność odszkodowawcza. Sięgając po roszczenie, uprawniony nie musi wykazywać wielkości szkody, ale nie jest zwolniony od wykazania samej szkody. Nadto musi również wykazać winę naruszyciela, co samo w sobie stanowi pewną barierę przy sięganiu po ten środek, jak również wykazać istnienie związku przyczynowego między działaniem naruszyciela a szkodą. Wykazanie tych przesłanek umożliwia uzyskanie odszkodowania w wysokości trzykrotnej opłaty licencyjnej. Takie podejście ustawodawcy odbiega od rozwiązania przyjętego w kodeksie cywilnym w przypadku autorskich praw majątkowych. Odejście to wydaje się być uzasadniane przytoczonymi wyżej względami. Zasadniczo punktem odniesienia przy kształtowaniu zasad odpowiedzialności deliktowej jest artykuł 361 paragraf 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że przywołana regulacja opiera się na teorii adekwatnego związku przyczynowego, w świetle której odpowiedzialność obejmuje jedynie zwykłe następstwa danej przyczyny. Wskazując w ten sposób uszczerbek podlegający naprawieniu, ustawodawca co do zasady określił zakres odpowiedzialności sprawcy zachowania bezprawnego. Specyfika określonych deliktów może wymagać ustanowienia innych, szczególnych zasad ochrony podmiotu uprawnionego. To z kolei nie pozostaje bez znaczenia dla pozycji podmiotu zobowiązanego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych i wiąże się ze szczególnymi właściwościami tych praw.
Cechy tych praw były już wielokrotnie tutaj przytaczane, zarówno w trakcie rozprawy, jak i przed chwilą. Trybunał Konstytucyjny przyjmuje, że cechy autorskich praw majątkowych wymagają od ustawodawcy szczególnego podejścia. Biorąc pod uwagę ich specyfikę oraz konstytucyjne zakotwiczenie, ustawodawca może wprowadzać regulacje zapewniające twórcom szczególną ochronę, wykraczającą poza podstawowy mechanizm ujęty w kodeksie cywilnym. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza jednak, że biorąc pod uwagę cele, które ustawodawca chce osiągnąć i które deklaruje, jego ingerencja jest zbyt daleko idąca. Ingerencja, która ma miejsce w zaskarżonym przepisie. Możliwość uzyskania odszkodowania bez dokładnego ustalania wysokości poniesionej szkody sprzyja skutecznemu egzekwowaniu odpowiedzialności wobec sprawcy szkody. Ustawodawca, dążąc do zapewnienia jak najpełniejszej ochrony uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych, naruszył jednak zasadę najłagodniejszego środka będącą składową zasady proporcjonalności. Zakwestionowana regulacja zawiera nadmiernie surową sankcję i zbyt głęboko ingeruje w wolność majątkową naruszyciela. Na kwestionowane roszczenie trzeba bowiem spojrzeć w perspektywie aktualnych założeń dotyczących ochrony praw autorskich. Po pierwsze, na gruncie prawa autorskiego twórcy korzystają z silnej, zinstytucjonalizowanej ochrony. Przejawem tej zinstytucjonalizowanej ochrony jest przede wszystkim funkcjonowanie w obrocie prawnym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jak wynika z wcześniejszych ustaleń Trybunału Konstytucyjnego, stowarzyszenia te są powołane m.in. w celu zapewnienia efektywnej ochrony praw autorskich przysługujących zrzeszonym w nim podmiotom. Po drugie, ustawodawca, chcąc zapewnić skuteczną ochronę autorskich praw majątkowych, sformułował szereg roszczeń o charakterze cywilnym, po które uprawniony może sięgnąć, gdy dojdzie do naruszenia tychże praw. Wśród tych roszczeń szczególną rolę odgrywa żądanie naprawienia wyrządzonej szkody, zarówno na zasadach ogólnych, jak i w oparciu o zakwestionowane w niniejszej sprawie zryczałtowane odszkodowanie. Po trzecie, ustawodawca umożliwił podmiotom dochodzącym swych roszczeń w oparciu o artykuł 79 prawa autorskiego wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nim roszczeń, jak również roszczenie o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępniania określonych przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w artykule 79 ust. 1 prawa autorskiego. Po czwarte, ustawodawca w celu zapewnienia twórcom skutecznej ochrony prawnej posłużył się instrumentami karnymi. I z tej całościowo ujętej perspektywy, biorąc pod uwagę proces instytucjonalizacji ochrony praw autorskich majątkowych, pierwotne uzasadnienie, do którego odwoływali się zwolennicy kwestionowanego przed Trybunałem rozwiązania, należy stwierdzić, że ono po części straciło na znaczeniu. Aktualnie trudno bronić poglądu, że roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody poprzez zapłatę trzykrotności wynagrodzenia stanowi zasadniczy instrument zabezpieczający pozycję twórcy czy też osoby dysponującej autorskimi prawami majątkowymi, działającego bez pomocy wyspecjalizowanego w ściganiu naruszeń w danym zakresie zastępstwa prawnego względem pozycji naruszyciela. Trybunał podziela in genere pogląd, zgodnie z którym postrzeganie twórców jako podmiotów pozbawionych dostatecznych środków finansowych i fachowej obsługi prawnej, których pozycja w sporach o naruszenie praw autorskich jest ex definicione słabsza, jest dziś nieuprawnione. W konsekwencji dotkliwość sankcji za naruszenie autorskich praw majątkowych trudno obecnie uzasadniać samą tylko koniecznością szczególnej ochrony twórców. Część przedstawicieli doktryny przeciwstawia się takiemu uzasadnieniu, twierdząc, zdaniem Trybunału słusznie, iż nie znajduje ono oparcia w żadnych badaniach empirycznych. Łatwo natomiast wskazać przykłady powództw wytaczanych w związku z naruszeniem praw autorskich o istotnej wartości rynkowej przez przedsiębiorców, którzy nabyli takie prawa majątkowe w sposób pierwotny lub pochodny, bądź przez organizacje zbiorowego zarządzania, które dysponują nie tylko fachową usługą prawną, lecz także silną pozycją rynkową i przywilejami prawno-materialnymi i procesowymi. Dezaktualizacja pierwotnego założenia przyświecającego ustawodawcy związanego ze sposobem postrzegania twórcy jako podmiotu uprawnionego towarzyszą pogłębione wątpliwości związanych z całkowitym oderwaniem odpowiedzialności naruszyciela od szkody, jaką wyrządził on swoim bezprawnym działaniem. Sprawa niniejsza jest tego przykładem. Trybunał przyjmuje, że specyfika autorskich praw majątkowych i ich naruszeń nadal rzutuje na możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w szczególności po stronie podmiotu uprawnionego mogą wystąpić trudności z wykazaniem wielkości szkody. W pewnym zakresie środkiem, który mógłby zniwelować te problemy, jest artykuł 322 KPC. Przyznaje on sądowi uprawnienie do zasądzenia odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania na podstawie całokształtu zebranych dowodów. Przepis ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy ściśle
gdzie ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione. Niezależnie od tego rozwiązania Trybunał przyjmuje, że ze względu na specyfikę autorskich praw majątkowych wprowadzenie przez ustawodawcę roszczeń związanych z naruszeniem tychże praw, które byłyby oparte na opłatach ryczałtowych i nie wymagały dokładnego ustalenia wysokości rzeczywistej szkody, jest to do zasady dopuszczalne. Tak zresztą stanowi odpowiednia dyrektywa, o której była tutaj dzisiaj mowa. Co więcej, ustawodawca może wprowadzić w tym zakresie rozwiązania, przy stosowaniu których wysokość roszczenia opartego na opłacie ryczałtowej będzie przewyższała wysokość poniesionej szkody. Za niedopuszczalne należy jednak uznać sytuację, w której uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uzyskiwałby tak daleko idącą ochronę, że wysokość przysługującego mu roszczenia całkowicie odrywa się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowi jej wielokrotność. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zakładając, że co do zasady podstawowym mechanizmem odszkodowawczym jest odszkodowanie ustalone w granicach adekwatnego związku przyczynowego, to nawet wprowadzenie elementów ryczałtowości nie może prowadzić do całkowitego zagubienia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a tymże odszkodowaniem. Konieczne jest zachowanie równowagi między uprawnionymi twórcami i użytkownikami praw autorskich. Nawet jeżeli tym użytkownikom można przypisać bezprawne i zawinione naruszenia autorskich praw majątkowych, to ustawodawca nie może w sposób całkowicie dowolny wkraczać w ich prawa majątkowe i zupełnie arbitralnie określać zasady rekompensowania twórcom podniesionej przez nich szkody. Z tego względu kwestionowana regulacja została uznana za zbyt surową. Redakcja zaskarżonej regulacji sprawia, że sąd, uwzględniając roszczenie powoda, całkowicie abstrahuje od sytuacji prawnej naruszyciela. Stan faktyczny, jaki ukształtował się w niniejszej sprawie, stanowi potwierdzenie tego założenia. Sądy, orzekając w sprawie UPC, w ogóle nie brały pod uwagę specyficznie ukształtowanej bezprawności, jaka pojawiała się w związku z kontynuowaniem reemisji bez stosowania umowy licencyjnej. Stosując zakwestionowaną regulację, badały jedynie przesłanki warunkujące odpowiedzialność odszkodowawczą wywiedzioną z artykułu 79 ust. 1 punkt 3 litera b prawa autorskiego. Żadne dalsze okoliczności, które mogłyby rzutować na zakres odpowiedzialności skarżącej, nie były jednak przez nie uwzględniane. Z tego punktu widzenia roszczenie o zapłatę odszkodowania w postaci trzykrotnej wysokości ma niejako półautomatyczny charakter. Zaskarżony przepis nie daje możliwości miarkowania dochodzonego odszkodowania. Sąd uwzględniający roszczenie nie może wziąć pod uwagę innych okoliczności, aniżeli te wskazane jako przesłanki naruszenia. Trybunał zwraca uwagę, że w ten sposób pomijane są zasady systemowe prawa cywilnego znajdujące zakotwiczenie w artykule 2 Konstytucji. W ten sposób ustawodawca, kierując się potrzebą ochrony twórców, wkroczył zbyt głęboko w wolność majątkową tych, którzy ingerują w sposób zawiniony w autorskie prawa majątkowe. Trybunał równocześnie umorzył postępowanie w zakresie badania zgodności zaskarżonego przepisu z artykułem 32 ust. 1 i 2, uznając, że w części zarzuty te skonsumowane zostały wzorcem z artykułu 64 ust. 1 i 2. W części nie znajdują one uzasadnienia i w związku z tym artykuł 32 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stawiający pewne wymogi formalne nie został w tym zakresie spełniony. Dziękuję. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Zamykam postępowanie.